witam Państwa w weekendowym wydaniu horoskopu. Sprawdźmy, co nas czeka przez najbliższe 3 dni. Zapraszam. Ryby. Weekend energetyczny i sprzyjający wszelkim działaniom. Należy tylko kontrolować swoje zachowanie i wypowiadane słowa. W życiu prywatnym i zawodowym niewykluczone są nieprzewidziane sytuacje. Rysuje się wyraźna poprawa w sprawach osobistych. Dobry czas na wszelkie zmiany. Może być naprawdę tylko lepiej. Przyda Wam się jednak odpoczynek i trochę rozrywki. Baranie, aspekty weekendowe wróżą Ci pomyślność w wielu dziedzinach życia. Będziesz miał sporo optymizmu i energii do działania. Realizacja zaplanowanych zadań nie sprawi Ci kłopotu. W sprawach sercowych spore ożywienie. Rób to, co postanowiłeś, ale nie dąż do celu po trupach i za wszelką cenę. Będziesz ten weekend w bojowym nastawieniu. Byku, najbliższe 3 dni będą pełne niespodzianek. Kosmos obdarzy Cię dobrą energią i przyniesie sporo miłych wydarzeń. To nie pozostanie bez wpływu na przebieg Twojej kariery i finansów, które mogą się teraz poprawić. Z łatwością pokonasz ewentualne przeszkody. Zainwestuj trochę w uczucia i skup się na drugiej osobie. Wypoczynek, jaki zaplanowałeś, będzie udany i naładuje Cię bardzo pozytywnie. Bliźnięta, weekend korzystny sprzyja tak wydajnej pracy, jak i kontaktom z otoczeniem. Zawodowe przedsięwzięcia znajdą się teraz w centrum Twojej uwagi. Wykaż się wyobraźnią i polotem przy ich realizacji. Uwaga, romans może przysporzyć Ci trochę kłopotów. Twoja kariera nabiera rozpędu. Będziesz tryskał humorem i zarażał nim otoczenie. Unikaj tylko nadmiernych emocji. Raku, weekend pozytywny. Gwiazdy sprawią, że ożywisz się i wzmocnią się Twoje kontakty towarzyskie. Wenus wróży Ci wiele pomyślnych rozstrzygnięć. Unikaj tylko wszelkiej przesady we wszystkim, co robisz i co mówisz. Stosunki z ukochaną osobą ułożą się dobrze, ale zachowuj się rozsądniej. Dopisze Ci też ogólna kondycja i humor. Lwie, weekend zapowiada Ci się nerwowo. Wszystkiemu winien jest Księżyc w stosunku do Marsa. Daje to też okazję do rozpoczęcia czegoś nowego. Zbyt wysokie wymagania wobec innych mogą to jednak trochę skomplikować. Zachowaj trzeźwość umysłu we wszystkim, co planujesz. Spokojem szybciej przeforsujesz swoje zdanie. Poskramiaj swój charakter, planuj dobrze, a w poniedziałek wrócisz do zajęć wypoczęty i z głową pełną pomysłów. Panno, weekend korzystny. Intuicja podpowie Ci, jak dobrze postępować. Poczekaj spokojnie na zmiany i przygotuj się, bo możesz mieć niespodziewanych gości. Wago, najbliższe dni będą dla Ciebie owocne. Pozytywne wpływy astralne sprawią, że poradzisz sobie z każdym zadaniem. Co zaplanujesz, wszystko się uda i będziesz zadowolona. Pewna sprawa wymagać będzie jednak więcej cierpliwości z Twojej strony. Spędź ten czas w otoczeniu bliskich i nie dopuszczaj do napiętych sytuacji. Kieruj się powodzeniem, śpiesz się powoli. Skorpionie, tranzyty weekendowe niestety nie są do końca korzystne. Gwiazdy nie poskąpią Ci jednak energii. Staraj się swoje obowiązki wykonywać staranniej. Trzymaj nerwy na wodzy i nie daj się tak łatwo wyprowadzać z równowagi.
Dobry nastaje też okres dla związków. Swoje postanowienia staraj się realizować i kończ wszystko to, co zacząłeś. Korzystaj z ćwiczeń poprawiających kondycję. Strzelcu, w weekend masz sprzyjający klimat dla realizacji wszelkich działań. Twoja forma psychofizyczna nie sprawi ci teraz zawodu. Możesz odczuwać dużą potrzebę ruchu. To dobry czas dla nowych pomysłów. Intymna randka, która zależy od ciebie, obudzić może w tobie uśpione emocje. Są widoki na trwałe powodzenie, a energii będziesz miał pod dostatkiem. Koziorożcu, bardzo dobry czas dla zakochanych, ale i nie tylko. I to dotyczy również spraw zawodowych. Pojawią się sprzyjające okoliczności dla finansów i prowadzonych interesów. W uczuciach zawirowania wiele spraw będziecie absorbować, ale sobotnie popołudnie spędź z najbliższymi. Zaś w niedzielę zaplanuj na przykład coś szalonego. Bądź bardziej otwarty na świat i na ludzi. Wodniku, w weekend nie ominą cię trudne sprawy, ale kosmos nadal ci sprzyja i wspiera cię we wszelkich działaniach. Nie podejmuj się tylko takich, co do których masz jakieś wątpliwości. Decyzje osobiste mogą okazać się trudne, ale spróbuj przeforsować swój pomysł na weekend. Będziesz naprawdę zadowolony. To odpowiedni czas na pomnażanie majątku, choć wydatków też będzie sporo. Dbaj więcej o zdrowie i o ciało. I na tym kończymy nasz program. Wszystkim życzę udanego i radosnego weekendu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w poniedziałek.